Systemy komputerowe. Część pierwsza. Videocast moduł drugi. Konfiguracja systemu komputerowego. Witajcie. Dziś przyjrzymy się parametrom, na które należy zwrócić uwagę, kupując komputer. Pierwszym ważnym elementem jest procesor. Procesor jako serce każdego komputera ma swoją określoną moc obliczeniową. Im wyższe taktowanie zegara procesora, tym lepiej, gdyż przekłada się to na jakość wykonywanej pracy. Obecne taktowanie jest wysokie nawet w tańszych rozwiązaniach. Trudno tu podać maksymalne wartości procesora, ponieważ zmieniają się one bardzo szybko. Ważnym parametrem procesora jest również liczba jego rdzeni. Obecnie są procesory 2- lub 4-rdzeniowe, ale mamy też procesory 16-rdzeniowe. Jednak w domowych warunkach można stosować komputery z 2- i 4-rdzeniowym procesorem, np. firmy Intel czy AMD. Kolejnym parametrem jest pamięć RAM. Obecnie na rynku są dostępne pamięci DDR2 oraz DDR3. Oczywiście pamięć DDR3 jest szybsza i nowocześniejsza. Ilość pamięci RAM zależy od nas, ale te 2 GB stało się standardem. Jeśli ktoś ma większe potrzeby czy inne zastosowania graficzne, to oczywiście musi tej pamięci mieć odpowiednio więcej. Ważnym parametrem jest także dysk twardy. Obecnie mamy dyski SATA oraz ESD. Dyski ESD są znacznie szybsze, ale też droższe. Działają w zupełnie innej architekturze niż dyski SATA. Kolejnym parametrem komputera jest karta graficzna. Grafika odpowiada za przenoszenie obrazu na ekran naszego monitora. Karta, która ma większą pojemność, poradzi sobie z filmami w wysokiej rozdzielczości obrazu. Karty dźwiękowe są tak samo ważne jak karty graficzne. W przeważającej większości możemy spotkać karty dostępne jako zintegrowane na płycie głównej. Warto kupić dobrą kartę dźwiękową, jeśli chcemy działać na obróbce tego dźwięku. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć swoją wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.